Cześć, dziś jesteśmy na Juwenaliach, corocznej imprezie studenckiej. Imprezę rozpoczął wielki pochód juwenaliowy, w którym wzięli udział studenci wszystkich uniwersytetów w Poznaniu. Cała impreza trwa 4 dni, a przed nami liczne koncerty. Między innymi zagrają Abrada, Pablo Pavo, Don Guralesco, a także kapele studenckie. Zresztą przekonajcie się sami. Jak ci się podoba na Juwenaliach? No podoba mi się bardzo. Najbardziej nam się podoba atmosfera, jest dużo ludzi, fajnie, tłoczno. Podobają mi się fanki Bednarka. Atmosfera? Oj, dzisiaj jest dużo osób, jest ciekawie. Nie, atmosfera jest bardzo pozytywna, fajnie się ludzie bawią. Myślę, że jest przyjemnie. Żywo, kolorowo, tutaj cały miszmasz modowy. Ciekawi ludzie. No, jeszcze nie miałem okazji poznać. Okej. Integracja jest bardzo intensywna tutaj. Jak najszybciej chcemy was zabrać tam, gdzie wszyscy trzymają dłoni w randy. Trzyma go nawet Wojciech Orfanty. Ej, Poznaj na dwa i na raz. Na powitanie zrób się wielki hałas. Mamy przyjemność rozmawiać z jednym z uczestników Juwenaliów. Cześć. Cześć, witam. Jak masz na imię? Bartek. Bartek, na kogo czekasz dzisiaj najbardziej? W zasadzie nie wiem, kto dzisiaj gra, także na, przyszliśmy tutaj z towarzystwem po... Spontanicznie, dosłownie tak. Na kogo czekasz najbardziej? Oczywiście na koncert Górala i... No nie, na Mezo nie. Na Mezo dzisiaj nie gra. Szkoda, że gwiazdą wieczoru jest Kamil Bednarek, a nie właśnie Grubson. Bo podobno telewizja robi swoje, no trzeba powiedzieć prost. Rozumiem. Nie powinien być kto gwiazdą? Grubson. Mezo. Zdecydowanie. Nie, Mezo. Grubson. Ja jestem pierwszy raz na Juwenaliach, mimo że jestem studentką trzeciego roku. Przyszłaś z ciekawości, czy... Kamila Bednarka. Ja czekam na Kamila Bednarka z Mam Talent. Czekam na Kamila Bednarka. Kamil Bednarek. Tak, to jest to, tak. Kamil Bednarek. Raz drugi. No my też na Kamila Bednarka, ponieważ koleżance sobie to obiecaliśmy. Zjednoczony Poznań, macie jeszcze siłę. Zróbcie głos,